No, cześć rodzinka. Cześć. No, pozdrawiamy Was w te święta Wielkiej Nocy, w Paschę. W piątek nasz Pan Jezus Chrystus zapłacił najwyższą cenę, abyśmy mogli mieć życie wieczne. Także to jest numer jeden. Okrycie się krwią baranka. Jezus Chrystus, Mesjasz, zmarł za nasze grzechy na krzyżu, cierpiał. Jest napisane, że wziął wszystkie choroby, wszystkie przekleństwa na siebie. Także to nie było tylko te cierpienie fizyczne, które było widoczne, ale cierpienie duchowe. To jest tak, jakby wziął całe przekleństwo i piekło na swoje barki w tym momencie, w tych godzinach swojej męki. No, piekło i szatan nie zwyciężyło. Dzisiaj jest niedziela. Dzień Zmartwychwstania. I co jest ciekawe, kochani, że mówią ludzie, którzy są no mądrzejsi ode mnie, że pierwsza Pascha, czyli ten Passover, czyli kiedy Izraelici wyszli z Egiptu, było to 3333 lata temu. I co jest jeszcze ciekawe, jest napisane, że 10 dnia Nisana, czyli tego miesiąca, mieli przygotować baranka i okryć swoje wejście krwią tego baranka. I właśnie 10 było to ukrzyżowanie naszego Pana Jezusa Chrystusa, Alfy i Omegi. Także ten rok jest specyficzny. Zauważcie, że Anioł Pański, Anioł Śmierci, chodził ponad 3000 lat temu w Egipcie i dotknął się pierworodnych. Zobaczcie, co się dzieje dzisiaj ponownie. Anioł Śmierci chodzi po ziemi i zbiera żniwo. Słuchajcie, my otrzymaliśmy w duchu, abyście namaścili swoje domy oliwą i abyście siebie namaścili. W imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego i w imieniu Jezusa Chrystusa, i abyście prosili, żeby Bóg okrył was krwią baranka, krwią Jezusa Chrystusa. Zróbcie to. Kulminatum tego Passover, tej Paschy, będzie w środę. W środę to był czas, kiedy właśnie ten Anioł Pański, Anioł Śmierci, przechadzał się po Egipcie. Także jest to, uważamy, bardzo symboliczna Pascha. Uważam, że takiej Paschy nie było i myślę, że już chyba nie będzie. Tak, ja uważam też, że po prostu wróciliśmy do początku i cokolwiek się wydarzy, to świat już nie będzie taki sam. Także uważam, że to jest czas, żeby naprawdę się zastanowić nad tym, gdzie chcecie spędzić wieczność. Bo tutaj życie trwa tylko chwilę, ale wieczność to jest wieczność. To nie jest jeden dzień, to nie jest parę lat, to jest wieczność. Dokładnie. To, co robi Illuminata, czy masoneria, czy inne jakieś sekretne pseudoklubiki, które wywyższają się ponad tron Boży, powiem wam w ten sposób. Ktokolwiek weźmie swoją głowę wyżej niż stopy Chrystusa, ona będzie ścięta. To jest tylko kwestia czasu. Także te ich grupki, te ich plany, Słowo Boże mówi, człowiek robi, tworzy jakieś plany, a Bóg się śmieje, bo On trzyma wszystko w swojej ręce. Wszystko. Życie, śmierć, zarazy, wojny, pokój, piękno i też piekło, bo wiedzcie, że to nie szatan stworzył piekło, a Bóg, aby sądzić aniołów. Niestety my jako jedyna creation, czyli stworzenie Boże, niestety jesteśmy w rebelii. Nic innego nie jest, a tylko człowiek. A to, że się źle dzieje na świecie, to tylko my, ludzie, jesteśmy za to odpowiedzialni. Bóg daje nam wolną wolę do podejmowania decyzji. I takie, jakie decyzje podejmujemy, takie będą konsekwencje. Także nie należy obwiniać Boga za swoje błędy własne. Powiem wam tak, słuchajcie, te życie. Pamiętam, jak
jakbym miał 20 lat, wczoraj na ulicach biegałem, robiłem nie wiadomo co. Mam ponad 40 lat. Ile jeszcze lat zostało? Za niedługo trzeba będzie się pakować. Wasze życie też leci bardzo szybko. Ja chciałbym, moja modlitwa jest, abyśmy się spotkali w Królestwie Niebieskim. Z Bogiem, gdzie nie będzie już różnej maniany, nie będzie już po prostu tego grzechu, nie będzie zazdrości, mordu, kradzieży, tego wszystkiego, polityki. Wygrajmy tą batalię razem. Wygrajmy. Przyjmijcie Jezusa Chrystusa. Przeczytajcie Biblię. Zobaczcie, o co w tym wszystkim chodzi. Przeczytajcie Biblię i zobaczcie, charakter Boga jest niesamowity. Niesamowity. Także pozdrawiamy Was wszystkich, kochamy Was. Też przepraszam ja szczególnie, że tak się nie kontaktuję z Wami często. Przepraszam. Będę starał się to zmienić. Życie po prostu ma wiele przeszkód i nie jest łatwe. A nie robi się łatwiej, tylko robi się jeszcze ciężej. Także nie bójcie się tej zarazy. Ufajcie Bogu, namaście siebie w imieniu Jezusa Chrystusa, aby Bóg was chronił, szczegół, i my się też o to modlimy, aby was okrył krwią baranka, swojego Syna, i aby was wypełnił Duchem Świętym, ponieważ czasy Antychrysta się zaczęły. To, co widzimy teraz, globalizacja i nowy porządek światowy i to wszystko, już ta machineria została włączona. Już ten silnik tego nowego porządku światowego jest włączony i teraz no niestety będzie się ta pętla zaciskać, ale w Jezusie Chrystusie jesteśmy zwycięzcami. Jest napisane, jesteśmy kapłanami i królami i was pozdrawiamy i chcemy, żebyście byli tak samo dziećmi Bożymi i abyśmy byli zbawieni. Będziemy się starać z naszej strony, żeby przyjechać do Polski i was uściskać. Chwała Chrystusowi, chwała wielkiej chrześcijańskiej potędze. Łączmy się, nie dzielmy. Jako Polacy się łączmy, nie dzielmy. Jako chrześcijanie budujmy potężną armię! Armię! Rozumiecie? Tak jak husaria. Niezwyciężona. Halleluja. Buziaki. Kochamy was.